full stop. Can't believe I live in your thoughts. I think about you all the time, morning, evening. Ale słuchajcie, zobaczcie jaka pogoda. My właśnie wróciliśmy. Witajcie w kolejnym vlogu. Rozpadało się, pogoda po prostu no nie fajna. No, mam nadzieję, że później przestanie padać. No jak nie, to rozruch dzisiaj też musi być, troszkę później. Także witamy się z Wami, kochani. Jesteśmy już w domku. Słuchajcie, o, tu jest nasz materiał. Panele. I to wszystko czeka na naszych panów, którzy przyjdą do nas chyba za 2 dni. Także zastanawiam się, jak będę nagrywać, ale jakoś damy radę. Także zobaczcie, tutaj wszystko pod daszkiem sobie leży. Już Leo, możesz wysiadać. Już możesz wysiadać. Dobra, ja też wysiadam. Byliśmy jeszcze w Żabce na chwilkę i uciekamy do domu. Ale pada, słuchajcie, dobrze, że mamy tu daszek, tutaj Leo z mlekiem, bo mleka zabrakło. Ale pada. Kochani, kochani, w całym domu ciemnica. Jest tak ciemno i cały czas pada deszcz i jeszcze Krzysiek teraz mnie pocieszył, bo ja tak wiecie, chodzę z okna do okna, i tutaj sprawdzam warunki pogodowe przed moim, wiecie, wyjściem na zewnątrz, a Krzysiek mówi, słuchaj, będzie padało do jutra do godziny 5 rano, więc ja teraz szybko dzwoniłam do mojej mamy, mówię, mamo, prawda? Niezależnie od pogody. Niezależnie od pogody idziemy. Mama mówi, oczywiście, kaptury na głowę i idziemy. Także słuchajcie, deszcz na mnie straszny, ale naprawdę dziś taka typowa, deszczowa, jesienna pogoda. Co zrobić, żeby ta jesień była przyjemniejsza? Żeby nie była aż tak depresyjna, żeby chciało nam się działać, a nie, wiecie, tylko siedzieć cały czas gdzieś tam pod kocykiem. Chociaż uważam, że siedzenie pod kocykiem jesienią, z kakao, z jesienną herbatką, oglądanie Netflixa albo czytanie swojej ulubionej książki jest bardzo fajne, bardzo relaksuje, odmóżdża, odpręża. Tak wiecie, nie cały czas, bo też trzeba troszeczkę podziałać, troszeczkę się zmotywować. Tak, słuchajcie, u nas w korytarzu stoi szafka, komoda i tak jak Wam mówiłam, dużo, dużo się dzieje, trochę rzeczy z kuchni przenieśliśmy tutaj do korytarza, trochę jeszcze w inne części i miejsca domu, także taki rozgardiasz panuje. No ale wiecie, sami wiecie jak to jest, więc nie będę Wam mówić. Dopiero jak już będzie zrobiona podłoga, to będziemy sobie wszystko fajnie organizować, ustawiać na nowo i w sumie już nie mogę się tego doczekać. Zobaczcie, zobaczcie, co ja już tutaj odpaliłam, swoje światełka. No powiem Wam, że już jest klimacik. Muszę je troszeczkę też poprzesuwać w tę stronę, bo tutaj jest ich więcej, zobaczcie, one tutaj aż z żaluzji troszeczkę zeszły, a tu jest mniej, więc muszę to wszystko poprawić. No ale jest klimacik, kochani, jesienny klimacik, za oknem pada, u mnie piękne światełka i zaraz Wam pokażę, bo postawiłam też na parapecie dynię. Trochę zmieniłam wystrój parapetów sypialni, także zaraz Wam pokażę. Zobaczcie, co moje dzieci robią od godziny. Sprzątają w pokoju u Nelci. Leo pomaga i tak naprawdę Leo... Moi kochani, właśnie ja będę dzisiaj też pomagać dla Leo sprzątać pokoju. To no prawda. Właśnie, ale tak naprawdę to Leo ci tutaj tak robi taką segregację. Tu zabawki są, a tu takie ludziki i te. Super, i już tak godzinę, słuchajcie, godzinę sprzątają. Wierzycie? A tu... Co tu się dzieje? Tu jest makijaż. Okej, okay, dobra. A tu są makijaż. A tu są rzeczy do makijażu, dobra. Okej, okay. No i tak dzieci sobie pięknie, zobaczcie, segregują i sprzątają. A zobaczcie, widzowie. Pokaż. Uuu, jaka piękna malowanka. No pokaż, pokaż okładkę. Taka malowanka na łące. No i zobaczcie, troszeczkę pozmieniałam na parapecie. Tutaj miałam taką fajną ozdobę z kwiatami. Różowy domek. Te domki zostawiłam. One są takie, wiecie, całoroczne i bardzo, bardzo je lubię. Więc dołożyłam jeszcze dynię. Zaraz zapalimy sobie tę z Action, moją ulubioną. I taki się zrobił trochę też jesienny parapet w sypialni.
unexpected love was found. You're the rose in a garden. Dzisiaj, kochani, tak! Nie przesłyszeliście się, chociaż w sumie jeszcze wam nic nie powiedziałam. Ale słuchajcie, mówiłam wam, że Krzysiek ostatnio odkrywa w sobie zapędy kulinarne. I tak rozmawialiśmy, co to by dzisiaj na obiad zrobić. Wczoraj, bo wczoraj robiliśmy takie mini zakupki. Krzysiek mówi, czy ja zrobię dziś mielone. Moje ostatnio schabowe, dzisiaj mielone. No żyć nie umierać. Także dzisiaj będą u nas mielone. No i Krzysiek, słuchajcie, też podjął się takiego wyzwania. Powiedział też panom majstrom, którzy do nas przyjdą. Majster, jak to śmiesznie brzmi. Panom od podłogi. Powiedział, że sam ściągnie u nas w salonie panele. Także ma na to dzisiejszy wieczór i jutro cały dzień, więc będzie, słuchajcie, zrywał panele, więc zobaczymy, jak mu to idzie, bo mówi, że to pójdzie szybko i że to taka prościzna, więc zobaczymy, sprawdzimy, czy to pójdzie faktycznie tak szybko, czy nie. Co jeszcze wam chciałam powiedzieć, to wczoraj już pisałam na Instagramie, jestem taka dumna po prostu z siebie, bo wczoraj, słuchajcie, był 14 dzień, odkąd zrobiłam sobie to wyzwanie, wyprowadź się na spacer, poranny rozruch, moje codzienne spacerowanie, kontakt z naturą, wczoraj minęło 14 dni. Ja się czuję, jakby to był tydzień. Ja nie wiem, słuchajcie, kiedy to tak zleciało. Ja nie wiem, jak szybko te 2 tygodnie minęły, także dzisiaj, jak pójdziemy, to będzie już 15 dzień i staram się chodzić rano, ale czasami, słuchajcie, no nie da się, więc tak jak wam wspominałam, w weekendy chodzę z moją mamą właśnie troszeczkę później. Najważniejsze, żeby ten rozruch był codziennie, regularność przede wszystkim, bo ja wiem po sobie, jeśli nie pójdę raz, to wtedy już nie pójdę ten drugi raz również, więc regularność to podstawa. Kontakt z naturą, świeże powietrze, tak jak wam mówiłam, ja pracuję z domu, jestem w domu. Dla mnie wyjście, zebranie myśli, pooddychanie przez nos to naprawdę jest super opcja. Do tego widzę już po moich nóżkach, że lepiej wyglądają. Także słuchajcie, znajdźcie sobie taki wysiłek fizyczny, jaki lubicie, czy pływanie, czy jazda na rowerze, czy siłownia, czy ciężary, czy ćwiczenia w domu. Ja bardzo lubię spacerować, bardzo lubię. Kiedyś myślałam, że bardziej lubię jeździć na rowerze, natomiast spacery weszły mi w krew. Dzisiaj będzie 15 dzień, no czekamy, aż trochę przestanie padać, troszeczkę, bo wiecie, no tak leje, że aż ciężko będzie iść, no i wyruszamy. Nieważne, która to będzie godzina, ważne, żeby te kroki i ten spacer, 15 dzień mojego spacerowania, dzisiaj był zrobiony. O, już Krzysiek zaczął coś działać, zaczął coś robić, także zaraz pójdziemy, zobaczymy, ale słuchajcie, wiecie, jak to jest z nagrywaniem? On tam włączył muzę na full, bo on bardzo, bardzo lubi słuchać głośno muzyki i czasem właśnie takie mini sprzeczki u nas, chociaż ja też kocham muzykę, to są właśnie, wiecie, o to, że on tak głośno, głośno, ja mówię, czekaj, przycisz, za głośno, więc zaraz pójdziemy, zobaczymy, jak tam sytuacja wygląda u niego, ale będzie trzeba przyciszyć muzykę. Słuchajcie, chciałam wam pokazać, mam ten sweterek na sobie, ja uwielbiam ten sweterek, to jest ten sweterek z butiku, swoją drogą, jak ja dawno nie byłam w tym butiku, Boże, ostatnio chyba nie byłam też, wiecie, bo tam też na górze, w tym naszym butiku, w Tykocinie, na górze są te rzeczy dziecięce, ja tam chodzę dzieciom po skarpetki, po rajstopki Nelci, koszulę białą Leosiowi też tam kupowałam, ale tak w butiku, to byłam chyba ostatnio jakoś z mamą przed wyjazdem do Turcji, chyba tak, albo przed wyjazdem na Cypr, bo tam chciałyśmy zobaczyć jakieś sukienki. Ale słuchajcie, właśnie w tym butiku, w Tykocinie są takie piękne rzeczy i muszę tam zajrzeć, zobaczyć, co mają nowego. Na przykład, słuchajcie, w tym butiku właśnie kupiłam ten sweterek. O niego jest zawsze mnóstwo pytań, więc stwierdziłam, że wam go pokażę. No on jest właśnie kupiony stacjonarnie w butiku w Tykocinie. Uwielbiam go, jest bardzo krótki i ja go czasem wsadzam sobie po prostu w spodnie. Uwielbiam. Uwielbiam, no śliczny jest. Także pewnie będą pytania. Jest kupiony, także nie powiem wam, jak możecie go dostać i gdzie możecie go dostać, ale stwierdziłam, że wam pokażę, bo jest naprawdę śliczny. Kochani, kochani, tutaj już Krzysiek zaczął robić demolkę.
Zobaczcie. Powiem ci, że nawet szybko ci to idzie, nie? No bo zawsze to zdejmowanie to szybko idzie, gorzej będzie z układaniem. No właśnie, Krzysiek mówi, ty się niczym nie stresuj, ja to zaraz szybko wszystko pięknie sam pozrywam. I faktycznie, jak tak pociągniesz, nie, za jeden panel, tak, to wszystko odchodzi. I po kolei. No, także jutro, słuchajcie, będziemy tutaj mieć kuchnię bez paneli, dlatego że tutaj będzie gres. Gres już mamy kupiony jakiś czas temu, a druga część domu będziemy, po drugiej części jakby, będziemy, Boże, zakręciłam się, kłaść nowe panele, więc będzie gres i będą panele. No, także taki wieczór, a z update'u pogodowego leje i to jeszcze bardziej leje niż lało wcześniej. Dobra, słuchajcie, pokażę wam jak to wygląda. No. O, i pięknie. I zerwane. No, widzicie, i kolejny, i kolejny, i kolejny. I kolejny, tak, i kolejny, tak. I tak sobie ładnie to idzie tutaj, powolutku. And it shows if I'm honest. You're the leaves in mid-August. And I've come out here to say that I love you. Zobaczcie, zobaczcie, co się dzieje. Smażę kotlety. Paula poszła na spacer, no i tak to jest. Kobieta na spacerze, a mężczyzna w domu gotuje, czy może nie gotuje, ale smaży. No i gotuje obiad. Zaraz będę robił ziemniaczki. Koteciki przewrócimy na drugą stronę, do tego suróweczka. Kotlety są bez cebuli, bo dzieci po prostu nie lubią cebuli, więc gotujemy dalej. No i zobaczcie, przepiękne, smaczne kotleciki, już są gotowe, pierwsza tura przynajmniej. Jeszcze mam drugą na patelni i jeszcze troszeczkę mięsa zostało, więc będę robił je do końca. Nie ma jeszcze Pauli, powiem wam szczerze, że trochę ją podziwiam, bo leje naprawdę deszcz. Wcześniej padało, kropiło, teraz jest ulewa. No a ona i tak jest na tym spacerze, więc naprawdę ją podziwiam, ale jej jeszcze nie ma, więc jak przyjdzie, to wszystko powinno być już gotowe. Ziemniaki zaraz dochodzą. Dobra, słuchajcie, pada cały czas, ale nie mamy wyjścia, jestem u mamy, mam czapkę, mam kamizelkę, zaraz zapnę. Patrzcie, jak mama w ogóle ma tutaj już pięknie też w korytarzu jesiennie, te grzybki są super. Słuchajcie, dzisiaj rozruch będzie po wyseczce, zrobimy sobie rundkę, więc to będzie niedługi spacer, ale uwierzcie, że przestało padać, wyszłyśmy z domu i autentycznie przestało padać, no. Cudownie. Także w te i z powrotem szybki rozruch po wsi.